cykl obiegu banknotów euro. Każdego roku Europejski Bank Centralny i banki centralne państw strefy euro określają, ile banknotów potrzeba, by pokryć zapotrzebowanie i zastąpić banknoty niezdatne do użytku. Potem banknoty są produkowane przez krajowe banki centralne, przechodzą ścisłą kontrolę jakości, po czym są przewożone do banków komercyjnych. Każdy bank powinien mieć tyle banknotów, by wystarczyło dla jego klientów, którzy wypłacają banknoty i płacą nimi w sklepach. Sklepy powinny sprawdzać autentyczność otrzymywanych banknotów. Także klienci, którzy otrzymują banknoty jako resztę, mogą od razu łatwo je sprawdzić. Dotykiem, pod światło i pod kątem. Banknoty krążą między sklepami, klientami i bankami. Brudne lub zużyte wracają do krajowych banków centralnych, które dokładnie sprawdzają ich stan i autentyczność. Niezdatne do użytku są niszczone i zastępowane nowymi. Dobre wracają z powrotem do obiegu. Jeśli są przez dłuższy czas w dobrym stanie, proces ten powtarza się kilka razy. Potem cały cykl zaczyna się od nowa. Euro. Nasz pieniądz.